One Man Show. Cześć, jak wiecie, nie lubię poniedziałku, ale akurat ten poniedziałek jest fajny, bo tak po pierwsze taka pogoda barowa, co wróży dobrze na cały dzień. Po wtóre wygraliśmy jakiś mecz podobno, to no, piłka może sprawiać jednak radość, to jest też przepiękne. A po trzecie Karol jakimś cudem dotarł po długim weekendzie, tam się zapodział na paradzie równości, byłeś tak, Karol? Śmieję się, nie, on był na tej różowej wstążce. Na różowej wstążce, ale dotarł i jesteśmy silni, zwarci, gotowi. Najlepsza kawaleria świata. Słuchajcie, lecimy sobie, zaczniemy gazetki. Zaczniemy od Zgoda buduje, tu Łaszczykowski, Lewandowski pojednali się na boisku, to wiadomo, teraz wszyscy Polacy to wielka rodzina, będziemy tam się wzajemnie całować, ale dajmy jeszcze nie czas, jak to w Pulp Fiction, jeszcze nie czas na lizanie się po fiutach. Otóż jeszcze tego awansu nie ma, jeszcze tak czytam, że awans będzie, jeżeli wygramy 4 ostatnie mecze. No zakładając, że wygramy z Gibraltarem, to awans będzie, jeżeli wygramy 3 ostatnie mecze. Cały czas to gdyby, to byśmy poszli na ryby. Polecę od razu od końca gazety, bo na szczęście w polityce ten plaża. Polecę od końca i jedna rzecz od razu już mnie na dzień dobry denerwuje. Mnie zawsze coś musi zdenerwować. Nawałka zwolnił Lewandowskiego, a z polskiej reprezentacji nie zagra z Grekami. No i dobra, no powiedzmy, nie zagra bez Roberta Lewandowskiego, powiedzmy, trzeba tam sprawdzić jakiś tam inny. Chociaż to też jest zabawne, że najlepszy piłkarz ligi głosami ligowców Kamil Wilczek nie jest w reprezentacji. To też jest ciekawe, no ale dobra. To tak a propos tego, co ligowcy się znają, a co się zna na Wałka. No więc tak, więc Lewandowskiego zwolnił. Na urlopy mogą wyjechać już bramkarz Łukasz Fabiański. No pewnie dobrze, bo nie mogą wszyscy 4 bramkarze przecież bronić. Obrońca Łukasz Piszczek, no niech sobie jedzie. Pomocnicy Grzegorz Krychowiak, niech sobie jedzie. Puchar zdobył, bardzo ładnie tu na tym narodowym się parę razy pokazał. I Dawid Kownacki, który doznał kontuzji. Nie wiem jak, to są tylko nasze największe nadzieje. Nie, jak można doznać kontuzji, jak się w ogóle nie gra w piłkę. No. To jest ciekawostka taka, nie wiem, na mydle się poślizgnął, czy co mu się stało, ale teraz jest to jakby zmieńczenie, ta wisienka. Zwolnieni ze zgrupowania zostali również zawodnicy Legii Warszawa. Obrońca Łukasz Broś, pomocnicy Tomasz Jodłowiec i Michał Kucharczyk. W tym przypadku absencję w meczu z Grekami wnioskował trener wicemistrza Polski Henning Berg, który tłumaczy, że jego piłkarze są zmęczeni trudnym sezonem. Jak było, ja kocham, dzisiaj jest 15 dzień czerwca. Ten sezon tak naprawdę się nie zaczął, bo nasi piłkarze, czyli piłkarze Legii, zaczęli sezon pod koniec lutego, czyli oni byli w pracy marzec, kwiecień, maj, tak? 3 miesiące i 2 tygodnie, z czego jeszcze mieli 3 tygodnie wolnego po drodze. No i oni są strasznie zmęczeni. Jeżeli my tak będziemy swoich piłkarzy wychowywać, że oni mają prawo być zmęczeni i będąc powołani na kadrę, na mecz reprezentacji, oni powinni się klepać piętami o dupę, oni powinni błagać, żeby ich zostawić, żeby mogli te przymierzyć te koszulki, żeby wyjść, pobiegać trochę po arenie w Gdańsku, może a propos by się nauczyli grać w tym Gdańsku wreszcie ci legioniści, to oni wolne. Nie, to nie wiem w ogóle. Ja bym prosił, żeby oni oddali pieniądze, to chyba do Bońka wyślę SMS-a, żeby oni oddali pieniądze za te tydzień, który się bujali na kadrze, no bo skoro oni się pobujali i chcą być wolne, to niech zapłacą za ten hotel Double Tree, czy jak on tam się nazywa, by Hilton. No tam podejrzewam, że 500 lekko jest za jeden nocleg. No to tak, niech każdy zapłaci po 5 i tego i będziemy kwita. No. Zresztą to są jakieś żarty kompletne i my tak chcemy budować w piłkarzach harcz. On powinien zrezygnować z urlopu tylko po to, żeby grać. No ja nie wiem, czytałem niedawno wam o tym Suarezie, co codziennie chodził 25 km pieszo do dziewczyny gdzieś tam w Urugwaju, bo tam autobus żaden nie jeździ. Tam w ogóle nie wymyślono jeszcze autobusów. No tam jest tylko dżungla. No i ten. A tu nasi mają wolne. Broś zmęczony. Broś, który pół rundy był rezerwowym w Legii, jest zmęczony. Kucharczyk, który jak wiadomo wygląda fatalnie,
to i strzela fatalnie, jest zmęczony. No i ten jodłowiec jest zmęczony. Jedyny jodłowiec ma prawo być zmęczony, ale to chyba tylko patrzeniem w lustro. Dobra, słuchajcie. W każdym razie resztę tam strzelił ten Lewandowski 241 sekund. Bardzo to wszystko fajne. Mi się przypomina, że kiedyś tak Darek Dziekanowski strzelił też 4 minuty 3. I to się akurat w piłeczce zdarza. Jakby komuś ten zawrót głowy walnął od sukcesów, to ja tylko przypominam, że Ernest Wilimowski, taki był piłkarz przed wojną Ruchu Chorzów, a wcześniej Ruchu Wielkie Hajduki, a wcześniej RST Fußball Klub Katowic, to on strzelił w świetnym meczu 10 goli, więc to tak na wszelki wypadek. Zresztą, jak żeśmy niedawno mieli taki zestaw dokonań Messiego w tym roku, to zdaje się, on tych hat-tryków to miał 12, może 15, nie wiem ile. W każdym razie, słuchajcie, mój Lech był jak Ferrari. Maciej Skorża opowiada tu bardzo fajne historie, bo on jest fanem Formuły 1, cały czas nieustające gratulacje z powodu mistrza. No i tak, jest z nim rozmowa i tak. Kim będzie pan walczył o Ligę Mistrzów? Podobno Karol Linetti jest już po słowie Stodrehamy. Karol to nasza perełka, jest zawodnikiem, który już teraz ma szansę grać w pierwszym składzie reprezentacji Polski. To dla klubów całej Europy łakomy kąsek. Przekonuję go, by jeszcze na sezon został. No i to jest właśnie najbardziej smutne. Przekonuję go, by jeszcze na sezon został. No jakby ktoś z was mógł zarobić kasę albo jej nie zarobić, to będzie tak z Radowiczem. Ja go przekonuję, a on arrivederci. W każdym razie śmiesznie Skorża mówi, to trzeba powiedzieć, że on czasami się luzuje, ten człowiek. Śmiesznie mówi, że jak to jest, że on mieszka na stałe w Warszawie z synami, no a prowadzi Lecha, który z Legię ograł. No i on mówi, że u niego przed blokiem, ja się w ogóle dziwię, że tacy zasłużeni trenerzy to mieszkają w blokach, blokersi, no przecież to trzeba domy kupować, a nie w blokach. No dobra, w każdym razie pod blokiem jest zakaz parkowania, ale wszyscy parkują. Ale tylko Skorża dostaje mandaty. No, chłopie, ale na szczęście na biednego nie trafiło. Także ten. No, jakbym miał was rozśmieszyć jakoś fajnie, to ten. To. O, nowa telewizja sportowa powstaje. Nowy gracz pokaże Zlatana. Telewizja Eleven Sports. Nawet coś słyszałem o tej telewizji. Zobaczymy, jak się to dalej rozwinie. W każdym razie będę kibicował, bo konkurencja się przydaje. No i proszę, tutaj mamy ładnie goło i wesoło. Piłkarki Brentby tutaj świętują mistrzostwo. Piją takie ogromniaste browarki. Kasbergi zresztą. No to jak to znani, to wiadomo, Kasbergi. No takie mydliny trochę, żeby nie było wątpliwości, no i ten. No i powypinały wszystkie dupeczki takie. Te dupeczki, mówiąc szczerze, niespecjalnie ładne. Takie raczej powiedział roztyte, rozlazłe. Dobra, lecimy sobie z tym superaczkiem już do piekła, do kotła. I przegląd sportowy. A przegląd, proszę, ciekawy nawet. Bo tak, po pierwsze, bardzo fantastyczne zdjęcie na pierwszej stronie. Bardzo fantastyczne, naprawdę, bo jest ten nasz ten... Jest nasz ten Lewandowski, który tutaj wszystkich całuje i tak dalej. O, proszę, nawet ma na opasce kapitańskiej ma napisane Stop to Racism. Aha, no to ciekawe. Nie wiem, kto w Polsce odkrył rasizm na meczach reprezentacji, ja nie wiem. Ale widocznie ktoś odkrył. No, dobra, tutaj mamy ten, relację z meczu nudną. To jest w ogóle ciekawe, że jak mecz jest w sobotę, to ciężko coś na poniedziałek, coś zrobić takiego, co jeszcze by w jakiś sposób ludzi trzymało w napięciu. Kiedyś było fajnie, bo jak Polska grała, powiedzmy, w sobotę, to potem oczywiście był balet, który trwał całą niedzielę, sobotnia noc, niedziela. W poniedziałek jakieś lekkie łapanie sił. No i potem zaczęli już mecz we wtorek czy w środę, ten następny to już łomot. Taki klasyczny przykład to był, jak żeśmy na Białoruś pojechali i tam była czwórka.
W każdym razie w dawnych czasach tacy reporterzy sławni z tamtej epoki, jak tam właśnie Adaś Godlewski, jak Jacek Miecik, to oni po prostu ruszali w miasto za kadrą. No i już natychmiast się ukazywały relacje, a to z semafora, a to z jakiegoś innego baru, a to z jakiejś agentury. A teraz nic, a teraz cisza, a teraz tylko tyle, że piłkarze są zmęczeni. No, nie ma tego w ogóle tego życia towarzyskiego, warszawskiego, a przecież to duże miasto jest, nie? Ale reporterzy też już, oni wolą pójść się wyspać, to wszystko są grzeszni chłopcy. Dobra, w każdym razie rozmowa duża z Lewandowskim i powiem wam tak, o ile jest duża, co rozumiem, że się poświęcił, strasznie się poświęcił ten Lewy, żeby tak długo gadać, to tam nie ma tu absolutnie nic ciekawego. Poza tym, że naprawdę nie ma tu nic ciekawego. W każdym razie, że zazdrości Milikowi lewej nogi. Ale to chyba to każdy by od Milika wziął lewą nogę, natomiast na pewno nikt by nie wziął od Milika tempa, w jakim on się porusza, bo on biega jak ten, jak tir. Jak to mawiał kiedyś Wojciech Kowalczyk, tir z naczepą. Aha, śmieszne, bo dzisiaj ministrem nowym skarbu ma zostać Wojciech Kowalczyk. Ale to jest ciekaw jestem, czy to ten z Brudna, czy to ten nasz Wojtuś, czy ten jakiś jego imiennik. W każdym razie rusza się ten Milik jak tir z naczepą, cytując naszego klasyka. No i ten. Oczywiście, Lewandowski i tam jeszcze paru innych piłkarzy cały czas mówi, że oni w ogóle to tam. Ostatnio zdałem sobie sprawę, że zamiast wziąć gazetę do ręki i przeczytać jakąś ciekawą analizę, czy tam rzeczy, które dla nas są błahe, to dobrze chłopie, że ty czytać potrafisz w ogóle, bo jaką analizę ty byś przeczytał ciekawą analizę? Jak chcesz ciekawą analizę, to ja proponuję analizę moczu, żebyś sobie zrobił, bo naprawdę już mam dosyć tego wykpiwania dziennikarzy, że ktoś, kto nie trzymał w ręku długopisu poza podpisywaniem umów, to mówi, co jest błahe. No to my wiemy, co jest błahe, a co nie jest błahe, bo my to musimy sprzedać. Nam nikt w waliste pieniędzy nie przynosi. No także to wy się bawicie, wy udajecie piłkarzy, a no niektórzy z was są piłkarzami, ale kolejna, zresztą to nie będzie pierwszy dzisiaj przykład, że w ogóle to oni tych gazet to do ręki nie biorą, w ogóle, kompletnie. Ale jak kicker da jedynkę Weltklasy, to tak, to bierzemy. Jo, good. Także w każdym razie, no jedno to zdanie jakieś luźniejsze jest, pełen profesjonalizm, mówi Tomek Wodarczyk, na co Lewandowski. Mamy grupę 29 zawodników, ciekawe jak on policzył, bo ja to widzę 26, bo trzech dostało wolne, trzech z Legii. Mamy grupę 29 zawodników, nie każdy musi iść z każdym na piwo, nie ze wszystkimi mam super kontakt, nie rozmawiam przez telefon po 5 godzin, bo to niemożliwe. Jak niemożliwe? Dobo ma 24. Jest to możliwe. Dobra, pośmiałem się trochę z Lewego, ale wiecie, że ten, żeby ten Nawalowski nie trafił w spojenie, to byśmy mieli dzisiaj staraczkę w tym narodowym, no i tyle. W każdym razie tak, pomysły na boki się sprawdziły, tylko rozgrywającego wciąż brak. Pazda strzał w dziesiątkę, Mączyński pudło. No ja tylko tak powiem, Pazda nie miał nic do grania, natomiast Mączyński pudło. Tak, Mączyński to w ogóle mało ze 3 razy przeszedł środek boiska. Mimo, że miał być ofensywnym takim graczem, który ma trochę opcji w ataku dodatkowych stworzyć, to on nie stwarzał żadnych. No ale przynajmniej próbował Nawałka coś jednego technicznego, takiego trochę technika dorzucić. No zobaczymy. Nie zawsze i każdy pomysł się udaje. Pamiętajcie, najważniejsze, że wygramy z Gibraltarem, a potem będziemy się dopiero martwić. Dobra, Wyspy Owcze pokonują Grecję. Strasznie mi się to podoba, bo im od zawsze kibicuję, nawet wtedy jak mieli tylko jedno boisko i to boisko było jeszcze kamieniste, a bramkarz się nazywał Knudsen i bronił w czapce narciarskiej, w czapce nie pilotce, tylko w czapce z pomponem i tym pomponem odbijał piłki. No. Coś jak Petry Czech, tylko w wersji takiej gangu Olsena, komediowy. No i ten. Także te Wyspy Owcze wygrywają z Grecją. Ta Grecja przyjeżdża do nas, tak tylko wam powiem, to będziemy mogli się porównać na tym, na tle właśnie tych rybaków. Słuchajcie,
To jest bardzo kapitalny tytuł, aż muszę go przeczytać. Copa America. Było już 0-4, ale skończyło się 2-2. Ironicznie podsumował selekcjoner paru Wajczyków, Ramon Diaz. Było 0-4, skończyło się 2-2. To a propos Argentyny, tam było, rzeczywiście Argentyna 2-0 prowadziła. Oczywiście Messi musiał ten nasz kurdupelek kochany wystrzelić. Ale potem tam się wyciągnęli na 2-2 i strzelił w ostatnim minucie Barrios. Ten Barrios tam się tak kojarzy, że on kiedyś z Robertem Lewandowskim w Dortmundzie zaczynał. No i nawet pamiętam, że na weszło to był bardziej chwalony od Roberta. No patrz, jak się wszystko pozmieniało. W każdym razie ta kopa to mi trochę żal Messiego, no ale Messi to nie jest Broś, bo na przykład Broś to może być zmęczony sezonem i nie może grać w kadrze, nie w kadrze Polski. A na przykład Messi sezonem nie może być zmęczony, bo wprawdzie wygrał wszystko, co można i zagrał 100 meczów i strzelił 500 goli, ale Messi nie może być zmęczony, jeszcze musi turniej walnąć 3 tygodnie na drugim końcu świata. To patrzcie, a potem się będziemy dziwili, dlaczego ten Broś nie umie grać w piłkę nożną, a ten Messi umie grać w piłkę nożną, no bo ten Messi gra w piłkę nożną, po prostu gra w piłkę nożną, nie brzydzi się. Fajna rozmowa z Dariuszem Miodowskim a propos Legii, no już jest trochę tego posypywania głowy popiołem, troszeczkę, nawet jest małe przeprosiny są do Poznania, że może być nawet z Poznania, że słowo nawet było niepotrzebne. Dużo jest o zarozumiałości Legii, ale ładnie on tutaj mówi, byłoby głupotą, gdybyśmy nagle odeszli od swojego stylu i zaczęli udawać mecz z Podmiotły. Przegraliśmy tytuł, ale dalej jesteśmy Legia Warszawa. Bardzo mi się to wszystko podoba, bo tam nosa też trzeba troszeczkę pozadzierać i się nie wygłupiać. Co ja ciekawego jeszcze fajnego znalazłem, takie mądre, inteligentne, no bo jednak od takich ludzi oczekujemy przemyśleń, no to jest takie jedno przemyślenie fajne, bardzo ciekawe, mianowicie denerwują pana opinię, że Legia oddała tytuł na własne życzenie i odpowiedź. Takie samo zdanie panuje w klubie, ale wierzę, że porażka pomoże nam bardziej niż kolejne mistrzostwo. No prawda, jakie to mądre. Porażka pomoże nam bardziej niż kolejne mistrzostwo. Tak, bo kolejne mistrzostwo ile razy można, to jest nudne. On zresztą tutaj mówi, że on, Miodowski, współwłaściciel, że mistrzostwo to by było 1 000 000 złotych więcej w klubie, ale o wiele więcej trzeba by wydać na premię. Czyli de facto jedyne, czego brakuje, to startu w eliminacjach Ligi Mistrzów. No ale pamiętajmy, że nie jest wcale powiedziane, że Legia by tam przeszła, no bo to samo zresztą, co czeka Lecha, czy tam jest FC Basel, tam jest Cieła, tam jest jakiś Batę Borysów, który wygląda jak reprezentacja Białorusi skrzyżowana z reprezentacją Rosji. Więc naprawdę bez takiego przyklepywania. Bardzo to wszystko idealne. Natomiast na półfinale Centralnej Ligi Juniorów z Górnikiem Zabrze nie pojawił się nikt ze sztabu szkoleniowego. Odpowiedź. To też jest charakterystyczne dla Polski. Mają krótkie urlopy, muszą się zresetować i spędzić czas z najbliższymi. Inaczej kompletnie by się wypalili. No ja nie. Pójść na oglądać własnych juniorów w półfinale Mistrzostw Polski, to ja nie wiem, jak się można tu wypalić. Przecież można sobie usiąść na traweczce, wypić aranżatkę, spotkać się z kumplami, pogadać, popatrzeć na ulubionych swoich zawodników młodych, bo to takie dzieciaczki, ale oni się muszą zresetować. Henningberg musi się zresetować, moim zdaniem też się musi ogolić co jakiś czas. No i jeszcze jest tutaj coś o Dudzie, że ten 6-8 milionów, są kluby gotowe zapłacić 6-8 milionów euro. No i mnie by było szkoda, bo gdyby on się nauczył lepiej grać, to by wart był 30 milionów euro. Natomiast ja pamiętam, jak Rosicki, jak szedł z Czech do Słowak, no ale jak Rosicki szedł z Czech do Niemiec, to kosztował 25. To już muszą być dwucyfrowe kwoty, nie tam jakieś 6-6, to za drobne to niech sobie ktoś gdzie indziej robi zakupy na Cyprze. Natomiast jest ostatnie pytanie, kto to robił tę rozmowę? Robert Boński.
Legia traci kolejnych piłkarzy, z którymi identyfikują się kibice. Z sezonu na sezon frekwencja spada. Ostatnio z 19 tysięcy na mecz do 16,5 tysiąca. I odpowiedź. Ta statystyka dotyczy wszystkich klubów, dlatego pod tym względem reforma ligi nikomu nie służy. Rdzenna społeczność Legii jest w Warszawie niewielka, bo większość obecnych mieszkańców stolicy to przyjezdni. I taka jest brutalna prawda. Ja bym was po dowodzie osobistym sprawdzał, bo większość to przyjezdni. No ja warszawiak, Karol warszawiak, ale tak cała reszta to tego gdzieś tańczy śpiewa. No Pszenno-Buraczane, tak? To widać, słychać i czuć, zwłaszcza w tramwajach. No w każdym razie pracujemy, by przekonać ich do Legii, rozumiem, tych przyjezdnych. Ci, którzy, ale ja pamiętam, po firmie Orange tam pracowało, powiedzmy, 20 chłopaków z całej Polski i tam był taki kibic Widzewa, kibic tam Lecha, kibic tam jeszcze jakiegoś tam Stali Rzeszów, Krakowi, Wisły, tego śmagowego. Tam po prostu nie przekona ich się, żeby oni zostali kibicami Legii. To jest tak niestety silne, że to po prostu jest niezmienialne, niereformowalne. Pracujemy, by przekonać ich do Legii, przyjezdnych. Ci, którzy poczują atmosferę stadionu, zazwyczaj wracają. No ale z tego wniosek, panie prezesie, że jak z 19 wraca 16,5, to znaczy, że 3,5 nie poczują atmosfery stadionu, no niestety. Staramy się też wychować nowe pokolenie legionistów, ale to długi proces. Niestety wciąż panuje stereotyp, że na stadionie można dostać kamieniem w głowę. Tak nie jest, ale zbyt często muszę to tłumaczyć. No i też mnie to strasznie martwi, że ja też to muszę często tłumaczyć, a żyć naprawdę nie dostaje kamieniem w głowę, a cały czas. Jak nie Monika Olejnik, to ktoś inny, to Tomasz Lis, że jest niebezpiecznie. Dobra, Dudka wzmacnia kolejarza, co już mnie martwi, bo widzę, kolejarz tak trochę emerycką jedenastkę szykuje. Trochę to niedobre. Niedobre. Dudka ostatni raz dobrze grał, to jakieś w Amice jeszcze, jakieś 10 lat temu chyba. I dobra. KGHM nie da więcej, czyli słuchajcie, pamiętacie, Bełchatów skasował te opłaty dla piłkarzy, skasował, zdaje się, Łęczne i Kopalnia Bogdanka, no a teraz KGHM też. Zaledwie 14 milionów. KGHM nie ma zamiaru płacić więcej. No i całe szczęście. Oni są od wydobywania miedzi, a nie od organizowania drużyn piłkarskich. No ale słuchajcie, widzę w Łódź. No, łódzcy działacze lubią zaskakiwać. Stadion w Byczynie idzie w odstawkę. Lepiej grać 260 km od Łodzi. Czyli będzie, widzę w Łódź, będzie grał w Grodzisku Wielkopolskim. To jest naprawdę, to są już mega, mega kpiny. No dobrze, no i co my tutaj, Jurek Dudek pisze, bo grał w meczu takim fajnym tych odbojów Realu Madryt, to oczywiście fantastyczna sprawa, że gwiazdy Realu zachwycone są Robertem Lewandowskim, to już po meczu z Gibraltarem, no i ja tak sobie pomyślałem, że zachwycone to będą te gwiazdy, jak Robert tam pójdzie. No, ja bym bardzo mu życzył, żeby on do Realu przeszedł, bo w Realu wyraźnie brakuje środkowego napadziora. No i tak już jak mamy dojechać z tym sportem, to oczywiście facet, który najwięcej podróżuje z wszystkich dziennikarzy, Cezary Gutowski, tym razem pojechał do Włoch. On opisuje te wszystkie jazdy Roberta Kubicy. No i zgadliście, tak jednego dnia walnął w murek. Walnął w murek i uszkodził samochód. Co ciekawe, tłumaczył, że tam poprzedniego dnia to nie było murku, tylko była bela słomy. I on po prostu myślał, że trafnie tą belkę słomy, a tu się okazało, że belka słomy zamieniła się w murek. No i zniszczył samochód, ale ten samochód jakoś w nocy naprawili. No ale co? Kubicę zawiodła skrzynia biegów. Okazuje się, słuchajcie, najdroższe samochody na świecie, najlepsze Fordy zresztą, mają takie skrzynie biegów, że jak się przejedzie 1000 km, to się same psują. No i oczywiście Kubicy w ciągu 2 dni się samochód zepsuł 2 razy, w związku z czym zamknął stawkę w 3. dziesiątce, czyli był ostatni. Kapitalna sprawa, ja bym też chciał tak być takim sportowcem. Mamy jeszcze, słuchajcie, dwie gazetki, ale tylko krótko powiem, żeby się pośmiać, już mnie ten Lewandowski tymi gazetami zdenerwował, to w Timesie rozmowa z Kamilem Glikiem. No i tu Kamil tak nawet tak przekornie mówi, że coś tam, może Bayern Monachium, to byłby super transfer, na co Kamil w każdej plotce ziarenko prawdy.
W każdym razie Manchester City jest kilka różnych tematów. A Manchester United ani prawda, ani nieprawda. To w każdym razie jest to ciekawe, natomiast oczywiście natomiast on strasznie się wyżala, że oni strasznie źle gazety piszą i że on w ogóle to gazet nie czyta i że to w ogóle wszyscy go chcą złamać i w ogóle wykpić i że on na zastrzyka grał, a ktoś tam mu te szpileczki wciskał. Ja to nie pamiętam, żeby ktoś mu te szpileczki wciskał, natomiast mu wcisnę teraz szpileczkę, bo on tu on tu mówi coś takiego. No, że na jego dobrą formę to wpłynęły narodziny córki Wiktorii. No i mówi tak. Odkąd córa się urodziła, w moim życiu zmieniło się wiele. W Torino zaliczyłem 2 cudowne sezony. No, ja tylko tak powiem szczerze. Kamilu drogi. 2 cudowne sezony. Do pucharów żeście się nie załapali. Z poprzednich pucharów żeście odpadli z jakimiś jeszcze szeleszczami. Naprawdę, cudowny sezon to zaliczył Messi. No, już Cristiano Ronaldo zaliczył średni sezon. Bardzo średni sezon zaliczył również Robert Lewandowski. I naprawdę, nie przesadzajmy, jak to mówił Tomasz Szychaj, to nie mylmy, tak? Z czego z czym, tak? Nie mówmy o rarytasach. Oj, słuchajcie, wyborczej sport mnie wyjątkowo dzisiaj rozczarował, natomiast jedna rzecz śmieszna jest, mianowicie felietonista pan Kuczok pisze o tym, że był na meczu Polska-Gruzja i obok siedział jakiś kolega, który napisał już całą relację, powiedzmy relację w stylu wielkie nerwy, tak wszystko niepewne, gra średnia, a tu nagle bach, 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 te 3 bramki w ostatnich 3 minutach i 4 i trzeba było wszystko opisać od nowa. No i jaki to szok dla tego dziennikarza. Ja mi się przypomniała, kiedyś byłem też pod tym dziennikarzem i pojechałem na Mistrzostwa Europy i w finale grała Dania z Niemcami. No i ja, ponieważ widziałem, że Duny są słabi, a Niemcy są świetni, no to już myślę sobie, no nie będę się trudził z nadawaniem, to już dużą część sobie napiszę wcześniej. No i napisałem tak, sylwetkę trenera mistrzów Europy Bertie Foxa, sylwetkę najlepszego tam piłkarza, mistrzostw Europy tam jakiegoś innego Niemiacha, nie, powiedzmy Klinsmana, sylwetkę najlepszego ustawienia, coś tam. No i zostawiłem sobie tylko właściwie taką rameczkę na wpisanie wyników, to tam bramki strzela i tak dalej. No i tu nagle bach, Dania 1-0, bach, Dania 2-0, a ja fru do biura prasowego i od początku, a to takie 2 wielkie płachty już zapisałem do gazety. I dawaj wszystko pisać od początku. I tak to jest. Mecz trwa 90 minut, a czasami troszkę dłużej. Troszkę dłużej. Więc nie trzeba pisać za szybko. Słuchajcie, szybkie 2 strzeliki. Siara. Witaj Pawełku, masz jakieś anegdoty o byłym prezesie Górnika Zabrze, Stanisław Płoskoń. I co możesz powiedzieć o meczu Legia Górnik 94? Pozdrowienia od kibica Górnika Zabrze. No muszę powiedzieć, że ten mecz Legia Górnik 94 to mega hańba, mega kpina. A ja pamiętam, bo to ja mam taką fajną pamięć, że był taki, Szymański się nazywał, młody 18-latek, miał być Nowym Lubańskim i walnął taką piękną bramę na 1-0 dla Górnika. Potem tych, wiadomo, 3 wywalonych z boiska, niesłusznie. No i ta Legia, która gra w 11-8, nie była w stanie przejść połowy boiska. Nie była w stanie nawet zremisować. To jeszcze było to tak męczące. My byliśmy wszyscy, my jako kibice warszawscy, tak tym wszystkim zażenowani, a jednocześnie, jak Legia zdobyła mistrzostwo, no to się każdy cieszył. I tak sobie myślę, że często jest ten motyw, że my zdajemy sobie sprawę, że nasza drużyna oszukuje, a nasza jakaś taka dzika, głupia solidarność każe nam się z tym godzić, z tym oszustwem. I mówiąc szczerze, mi do dzisiaj jest z tego powodu bardzo nieprzyjemnie, bo można coś ukraść ładnie, natomiast to było na rympo, to było po prostu na chama, to było z tym, z ciężkim pobiciem. To było nie fair i wydaje mi się, zresztą tak samo nie fair, a propos, żeby to nie było tak, bo winy się rozkładają równo. Ja pamiętam, jak Legiro wcześniej zabrali mistrzostwo i wówczas Lech Poznań się schylił po to mistrzostwo i je zabrał.
przy zielonym stoliku, mimo że tak samo grał w takiej samej nieczystej lidze. Jeszcze co najśmieszniejsze, pamiętam, bramkarz Sidorczuk i trener Apostel podali swój własny klub do sądu, bo domagali się premii za mistrzostwo, którego nie zdobyli w ogóle, bo zabrano jej Legii. Lech nie zdobył mistrzostwa, tylko dostał po prostu i oni jej wygrali w sądzie i trzeba było im zapłacić. No to po prostu takie to jest dziadostwo. Natomiast anegdoty o Płaskoniu, no, nie mogę powiedzieć nazwiska tego trenera, bo nawet się widziałem z nim na Polska-Gruzja w sobotę. On fajnie zresztą do mnie, bo on lubi czytać moje teksty polityczne i mówi do mnie: Paweł, my to się w ogóle nie możemy nadziwić, jak oni tobie to wszystko drukują, bo ja tam jadę równo tam z tymi, zwłaszcza z tymi naszymi elitami. No jak oni to wszystko drukują? Ja mówię, kupują sobie czyste sumienie, spokojne. W każdym razie ten trener kiedyś przejął Górnika, właśnie jest Stanisław Płaskoń, był barwna, wielka postać, taka Radio Flash prowadził. No i z tym trenerem siedzimy gdzieś tam pod Zabrzem, w jakiejś małej rezydencji u sponsora, u Piotka Kanclerza, u sponsora Górnika Zabrze, nieżyjącego niestety, tragicznie zginął w wypadku. No i siedzimy tam, no i ten trener Górnika Zabrze mówi: ale tu mam fajnie, ale najlepszy to jest prezes. Już na dzień dobry mecz mi kupił. No to było już kapitane, ale prezes. I już na dzień dobry mecz mi kupił. Dobra, to a propos Górnika, ja pozdrawiam wszystkich z Górnika i na pewno jeszcze nieraz się tam jeszcze zobaczymy. Mam nadzieję, że już ten stadion wreszcie wam oddadzą. Będzie gotowy. Nie pojmuję tylko, jak wy możecie te niedobre słoneczniki wcinać, no, ale dobra. 72 inkas. Jak ty uważasz, że Rozenek jest atrakcyjna? To już mam pogląd o tych wszystkich super dupach, któreś Pawle rzekomo wyrywał. Jest tak piękna, jak ta druga nadmuchana rozklapicha siwiec. Polobym steczkowską, bo by przynajmniej kolędy ładnie w święta śpiewała. Oczywiście, słuchaj, kwestia gustu. Ja uważam, steczkowska idealnie by śpiewała jak kolędy, zwłaszcza, że w święta to przy zgaszonym świetle. Nie, do tego, to by mniej było widać. Słuchaj, jak ty mówisz o tych wszystkich superdupach, któreś Pawle rzekomo wyrywał, nie zażrzeni głosa, bo każdy, kto mnie zna, to wie, że miałem najlepsze dupy z wszystkich i wszyscy się zawsze dziwili, jak to jest możliwe. Jak to jest, kurwa, możliwe? No jest to możliwe. Dlatego pamiętaj, mężczyzna urodę nosi w kieszeni. To zresztą jest powiedzenie o innego prezesa Górnika, Władka Kozubala zawsze. W każdym razie, że Rozenek jest atrakcyjna. Ja nie śmieję się ze starszych kobiet. Pamiętajmy, że ona jest po dwóch porodach. Pamiętajmy, że już ma tam, po 40 jest. No i ja bym chciał, żeby każda kobieta się tak pięknie, elegancko starzała. I nie mam absolutnie przeciwko niej nic. Poza tym, że współczuję trochę Radkowi, że musi te dzieci do przedszkola wozić. Wiem, jak to jest, bo kiedyś własne też musiałem wozić, a nie tylko cudze. No i rozklapicha siwiec, to muszę ci powiedzieć, jakbyście ciało siwiec tak obejrzeli z bliska, tak naprawdę z bliska, to byście nie mówili, że to jest rozklapicha, tylko byście mieli mokre prześcieradła. W każdym razie życzę wam miłego, fajnego tygodnia, a sobie, żeby tej makulatury trochę mniej było, a coś do poczytania. Może już jutro.